W rywalizacji ze starszymi zawodnikami reprezentanci Świdnicy spisali się bardzo dobrze, poprawiając rekordy życiowe i zajmując wysokie stanowiska w klasyfikacji poszczególnych stylów. Na podium stanęła Elżbieta Kielka, zajmując trzecie miejsce na dystansie 50 metrów stylem dowolnym. Klub Swida może pochwalić się jeszcze jednym sukcesem. Jest to wyróżnienie Dolnośląskiego Okręgu Związku Pływackiego. To dla klubów działających w mniejszych ośrodkach regionu za wkład, jaki włożyły w sukces Dolnośląskiego Okręgu Związku Pływackiego, który w 2011 roku zajął pierwsze miejsce w klasyfikacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Gratulacje dla świdnickich pływaków.